Witam się z Wami serdecznie. Właśnie rozpoczynamy kolejny tydzień. Dzisiaj Was zabiorę w pewne miejsce, chociaż pewnie już w opisie coś tam wstawiłam, więc wiecie, o co chodzi. Ale ogólnie w tym momencie jedziemy do Lidla. Muszę kupić jakieś pieczywo. Mam też paczki do odbioru w paczkomacie pod Lidlem. Więc zbieram się z rana, wracam do domu, robię śniadanko. Jestem już po spacerku z Azji. I co? I lecimy w to miejsce, w które chcę Was zabrać. Jestem już, wróciłam z Lidla. Nie pojechałam na żadne łowy, ani na żadne większe zakupy. Po prostu nie miałam w domu kompletnie pieczywa i wędliny, która by się nadawała na tosty ewentualnie. Więc za tym głównie pojechałam. Owoce mi się pokończyły. Zresztą za chwilę zobaczycie, co kupiłam. Jest tego naprawdę niewiele. Więc na początek chleb tostowy jeden, bo nie ma. Paczkomacie była Xaverego gra. Xavere ostatnio sobie zakupił na święta Nintendo Switch. No i sobie uzbierał kasę, bo ostatnio zobaczył, że w drugiej skarbonce przez przypadek gdzieś kiedyś musiał przełożyć pieniążki. I się okazało, że już go stać na grę. Oczywiście Mario, to chyba klasyk jest. Switch ma wyłączność na Mario, więc ma gierkę swoją. Co my tu dalej mamy? Bułeczki. W Lidlu jest promocja trzecia minus 75%, więc kupiłam 6 takich bułeczek wieloziarnistych. Zaraz ja będę jadła śniadanie, bo jeszcze nie jadłam. Mamy 9:37. Rukole, bo mój mąż prosił o rukole, bo on uwielbia jeść kanapki z rukolą i z serem kozim. A ser kozima, bo ostatnio kupowałam. Banany, tym razem bio, żadna dla mnie różnica, ale były w tej samej cenie. No i te były trochę ładniejsze od tych zwykłych, te zwykłe już były zleżałe. Dwa razy serki z szynką, to już dla Nikoli. Tutaj 14 bułeczek zwykłych. Nie planuję dzisiaj kupować chleba, więc bułeczki. Na obiad mam dzisiaj bigos z młodej kapusty. Więc myślę, że jak ktoś będzie chciał, to z bułką, a jak nie, no to z ziemniakami. Trzy maseczki po raz kolejny kupiłam, bo u mnie się one rozchodzą jak woda, a ja je kupiłam i je zaraz zabieram, chowam i zabieram je do lodziarni, bo w piątek otwieram lodziarnię. I tutaj rzeczą, którą trafiłam, są takie spodenki. Spodenki rowerowe i to są spodenki razem z getrami. I co mi się udało trafić? Pomarańczową etykietkę za całe 14,49 czy 14,99? 14,99. Więc taki strzał mi się to przyda, czy do biegania rano z Azji, czy na rower. Nie widzę problemu za takie pieniądze na 100%, wzięłabym jeszcze nie jedną parę. I ten kalafior, o którym Wam mówiłam, najlepszy kalafior, jaki do tej pory mrożony, udało mi się kupić. Żadne marki, nawet wysokopółkowe, nie są tak fajne, jak ten kalafior z Lidla. Jest genialny. Co jeszcze kupiłam w Lidlu? Filet wędzony z indyka. No u mnie to jest po prostu ostatnio wędlina, która schodzi na gwałt. 29,99 za kilogram. To są 100-gramowe fileciki, 2,99. I to jest taka nowość, którą wzięłam do spróbowania. Ciasteczka jabłkowe bez dodatku cukru. Ja już kiedyś jadłam owsiane i jorkiszowe te, bardzo dobre. I tak stwierdziłam, tu jest jeszcze dynia, słonecznik i gryka. Mówię, wezmę na spróbowanie, zobaczymy, jak one są w smaku. Co my tutaj mamy? Jabłko 25%, słonecznik 23%, substancja słodząca. Maltiol, nie wiem, paski dyni 9%, błonik z korzenia cykorii, olej rzepakowy, gryka ekspandowana, mąka gryczana, emulgulator, lecytyna, cynamon, aromat naturalny i tyle. Więc składowo całkiem fajnie. Są też w promocji pomidorki malinowe po 9 z hakiem, więc taka promocja, że nadal cena kosmiczna, ale mimo wszystko przynajmniej mają smak. Gruszki są na promocji po 2,79 albo 2,99 i to są moje całe zakupy z Lidla. Poleciałam jeszcze do Lewiatana po ziemniaki, bo nie mam ani jednego, a dzisiaj do Bigosu. I w Lewiatanie kupiłam Pepsi o smaku miętowym. W szoku byłam, jak to zobaczyłam. Mówię, mięta biorę. Nie wiem, ile nawet ta Pepsi kosztowała. I ona jest chyba z cukrem. O smaku limonki i mięty.
A nie, to jest bezcukrowa jeszcze. Uuu, lubię to. Fajnie. Czyli to jest ta zero. Więc spróbujemy. W życiu czegoś takiego nie widziałam jeszcze. Pachnie miętą. Ale pyszna. No, powiem wam, Pepsi szaleje, jeśli chodzi o smaki. Muszę sobie zbunkrować. Zaraz zabiorę sobie do torebki i zabieram was w to miejsce, o którym wam mówię od samego rana, a pewnie jest już w opisie, chociaż postaram się zrobić taki opis, żeby nie było wiadomo, gdzie idziemy. Także robię sobie śniadanko, dzisiaj bułeczka, ser biały i dżem jabłkowy. Wszystko chowam i zbieramy się. No i dobra, śniadanko zjedzone. Ja jeszcze musiałam poskładać zamówienia. No i oczywiście lekko nie jest, nienawidzę, jak mi się tak tydzień zaczyna, jak coś nie idzie po mojej myśli, a tym bardziej, jeżeli chcę otworzyć w piątek lodziarnię, a dostaję informację z hurtowni, że nie przywiozą mi mojego zamówienia, bo go nie mają i nie będą składać na razie, bo za mało mają stamtąd rzeczy. Trudno, bezpośrednio zamówiłam. No, strasznie nie lubię takiego niedbania o klienta, tym bardziej, że ja z tej hurtowni naprawdę biorę bardzo dużo rzeczy. No i cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dobra. No to teraz ja się już pakuję, torbę już wzięłam, zapakowałam, więc ruszamy na wojaże nowego miejsca. Miałam wam w ogóle nagrać tą łąkę z pisankami dzisiaj pójść, bo już tak się od tygodnia czasu zbieram, ale jak już zobaczyłam, że u Saganka pełnego dobroci to jest, że poszła z Wojtkiem na spacer, nagrała pisanki, to nie będę dublowała tego na kanale, tym bardziej, że już święta minęły, więc to już takie chyba by było trochę przeterminowane, jakbym teraz poszła, nagrała i za dwa dni wam to opublikowała. Ale fakt faktem, bardzo fajnie to wyglądają te pisanki. Nie widziałam przy fontannie, że coś jest, chociaż tam wczoraj grupka osób stała, ale i ja wczoraj to miałam pójść nagrać. Tak, wracałam, bo to jest obok moich rodziców, ale w końcu nie nagrałam, zapomniałam. Madzia nagrała, więc fajnie, fajnie, że jest pokazane, co u nas się w Łącznej dzieje. A ja już się zbieram w to miejsce, do którego was zabieram i do zobaczenia na miejscu. No i jestem już w tym miejscu, o którym wam chciałam powiedzieć, bo tak, sprzedaliśmy mieszkanie. Więc to jest drugie mieszkanie, które do czasu wprowadzki do nowego domu wynajęliśmy. Mieszkanie jest troszeczkę większe od tego, które mamy, ale jest przebudowane, więc w sumie nadal mamy 4 pokoje. Może was szybciutko oprowadzę po tym mieszkaniu. Przyszłam tutaj nagrać również drugi film, bo będę na drugi kanał robiła film z testem, ale zaraz wam pokażę, co będzie na tym filmie. Najpierw się może przejdziemy, ja was przełączę i pokażę wam, jak to mieszkanie po prostu wygląda, bo udało nam się sprzedać mieszkanie. To były takie ostatnie negocjacje w ostatnim miesiącu. Mówiłam wam, że coś się zaczyna dziać. Przyszły w sumie dwie osoby bardzo zdecydowane. No i mówię, kto pierwszy, ten lepszy. No i akurat trafił się ten pan, który był szybszy, więc on już podpisał z nami umowę, dał zaliczkę, więc to mieszkanie będzie po prostu już jego. Czekamy na załatwienie reszty formalności. Teraz nasz bank nas wstrzymał. Chwilowo czekamy na dokumenty z banku i będziemy dopełniać dalszych formalności, a tymczasem zapraszam was do obecnego nowego mieszkania, które wymaga delikatnie tylko odświeżenia. My tu nic za bardzo nie będziemy robić i wam pokażę, jak to mieszkanie będzie wyglądało i skąd będą kolejne vlogi. Także tutaj wchodzimy do kuchni. Kuchnia jest w końcu jasna, więc będziemy mogli tutaj już lepiej nagrywać. O, jak ja sobie statyw postawię tutaj na parapecie, to będzie wszystko pięknie widoczne, więc super. Mamy już tutaj meble zostawione. Tu jest część naszych talerzy, bo my tutaj robiliśmy sobie firmowego śledzika, więc mamy tutaj meble, jest zmywarka, piekarnik i z tej strony jest półka. Także tak, później mamy w tym mieszkaniu salon, tu mamy dużą szafę schowaną, zabudowaną i taką małą półeczkę. Tu wchodzimy, mamy duży pokój, ta wersalka jest do Ksawerego, do pokoju. I tu mamy salon,
który jest taki. Jest to naprawdę bardzo duży salon. I zaraz Wam jeszcze coś pokażę. A to jest kanapa, którą właśnie będę prała i tu zrobimy test. I ja Wam może pokażę, jaki my tutaj mamy z balkonu widok. Bo widok jest właśnie na plac zabaw. I już Wam coś pokażę. Tutaj mamy pump track, czyli ścieżki takie rowerowe, wyboiste. Tam mamy street workout. Nie wiem, jak to się nazywa ten plac dla chłopaków, co się tam podciągają. Tam są też takie małe trampolinki. Myślę, że Madzia Wam bardziej pokaże to, jak tutaj będzie na placu z Wojtkiem, bo ja już nie korzystam. Jeszcze czasami Ksawery tu właśnie na ten pump track przychodzi. I tam jest też tyrolka. O, teraz jest lepiej widoczna. A znowu tutaj za ten budynek my wychodzimy o tą dróżką, idziemy jak chodzimy z Azji na spacer i idziemy aż tam pod las. Więc teraz będziemy mieli blisko. Tu może Wam jeszcze coś pokażę, bo tu na dole jest pizzeria, z której my zawsze zamawiamy pizzę. A ten blok, który widzicie, to jest blok Madzi, saganka pełnego dobroci. Więc tak, taki mamy balkon. Już idziemy dalej. Wam pokażę, jak to dalej wygląda mieszkanie. Z kuchni oczywiście widok jest na tą stronę, co tam jest za balkonem, więc stąd bardziej będzie widać. O, tu mamy saganka. Tylko saganek mieszka 4 klatki dalej, więc... Ale blok jest jej, więc ja już tu widzę, jak tu będzie fajnie wyglądała wiosenna burza. Ach, te widoki na ten las, tam będą takie pioruny strzelały. A tam, tam to są hałdy z wykopalisk, bo tutaj obok, o tu, to jest kopalnia Bogdanka. Więc idziemy dalej. Tu moja siatka przyniosła miskę do prania. Tu mamy łazienkę. Tu mamy toaletę razem z prysznicem. Czyli podobne rozwiązanie, jak właśnie jedni mają pralki tam, a inni mają prysznic. Tu będzie nasza sypialnia. Taka malutka, jakieś meble pan zostawił, więc fajnie, bo... A to jest tak w ogóle mieszkanie mojej koleżanki z podstawówki. Ja z nią razem do klasy chodziłam. I tutaj mamy jakąś tam szafeczkę, półeczkę, więc fajnie, bo takich rzeczy to teraz nam się na pewno sporo przyda. Tu będzie pokój Ksawerego. Tu już są fajne, duże pokoje. Wszędzie jest parkiet. I Ksawery ma już widok na inną stronę, czyli troszeczkę tego placu zabaw. I tu mamy taki jeszcze jeden plac zabaw, na który ja jeszcze chodziłam, jak Ksawery był mniejszy, bo tamtego jeszcze nie było. I tam jest też przystanek, mamy stokrotkę. Ten blok, w tym bloku jest poczta. Więc będę miała po prostu wszędzie blisko, a za tamtymi blokami, jest szkoła Ksawerego, więc jest fajnie. I idziemy dalej, mamy Nikoli pokój, też taki sam duży jak Ksawerego, ale Nikola się cieszy, bo teraz ma o wiele, wiele mniejszy pokój. I tutaj mamy też szafę, więc tak to wszystko wygląda. O, teraz lepiej widać plac zabaw. O, ale tu jej będą sąsiedzi w okno zaglądać. No, więc tak się zapowiada nasze mieszkanko nowe. Ciekawa jestem, ile z osób się domyśliło, że chodzi o mieszkanie, bo chyba część osób obstawiała, że to chodzi o tą lodziarnię. A lodziarnia również, także jak widzicie u mnie, poza tym, że otworzyłam drugi kanał, w międzyczasie zajęłam się lodziarnią, robieniem ciast na święta, to jeszcze było dopinanie sprzedaży tego mieszkania, w międzyczasie jeszcze wyszukiwanie wszystkiego do projektów, do nowego domu, więc naprawdę ja mam ostatnio tak mocno zajęte dni, że ledwo wyrabiam na zakrętach i po prostu któregoś dnia się tak trafi, że ten film się na kanale po prostu nie pojawi, bo będę musiała normalnie w świecie po prostu usiąść i odpocząć, odciąć się na 2-3 dni, złapać oddech, bo no, każdy ma jakąś tam swoją wytrzymałość. Nie da się cały czas jechać na takich wysokich obrotach. Właśnie dlatego my z mężem od czasu do czasu musimy wyjechać na 3-4 dni, zresetować się solidnie w górach, żeby nabrać mocy. Ja tylko powiedziałam, że tutaj remontów żadnych robić nie będziemy, ale ściany malujemy na biało, bo mnie ten żółty po prostu przeraża. Ja tak nie lubię żółtych ścian,
że mówię, wszystko zniosę, ale tu w kuchni i na przedpokoju będzie malowane. Reszta pokoi będzie nieruszana, bo są w miarę normalne te pokoje. My tu mamy zamiar pomieszkać około rok czasu, więc, więc tak. No dobra, to ja się biorę za czyszczenie tego narożnika. Specjalnie go nie pokazuję z bliska, bo z bliska będzie pokazany na drugim kanale, bo tam będzie czyszczenie i testowanie środka z Faberlic'a właśnie na tym. A to jest naprawdę porządny mebel do czyszczenia, bo no makabrycznie brudny jest. Właściciel powiedział, że jak nie chcemy tego narożnika, to żebyśmy go po prostu wyrzucili na śmietnik. Tak samo wszystkie inne meble, które nam się nie podobają, poza kuchennymi, tak? Czyli na przykład tą wersalkę, jak nie chcemy, to żeby ją po prostu wyrzucić na śmietnik. Więc dobra, ja się na razie z Wami żegnam, widzimy się jeszcze później w domu, a teraz przełączam się na drugi kanał. Ja już skończyłam czyszczenie narożnika. Wzięłam sobie ze sobą do picia tego Tigera o smaku gumy balonowej i bez kitu czuć normalnie gumą balonową, taką jak są te lody niebieskie, guma balonowa. I pachnie jak guma balonowa Donald i smakuje dokładnie tak samo. Fantastyczne są te nowe smaki Tigera, czy ten arbuzowy, czy kaktusowy. Także tak, narożnik jest już wyprany, teraz schnie, zobaczymy jakie będą efekty, ale to już zobaczycie na drugim kanale, bo kanał co do czego to nie tylko gotowanie, chociaż widzę, że chyba zrobił się taki stricte podgotowanie i już rozważam opcję, czy oby na pewno nie zostawić tam tylko gotowania. Ale to jeszcze muszę przemyśleć. Chyba jednak nie, chyba jednak tam jeszcze zostawię inne rzeczy. Gotowania będzie po prostu tam najwięcej. No jestem bardzo ciekawa, czy ten środek mi się sprawdzi, czy on będzie działał, bo ja testuję ten z Faberlic'a do tapicerek, skoncentrowany do czyszczenia dywanów i tapicerek. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co? Dochodzi godzina 13. Złożyłam już wszystkie zamówienia, więc chyba trzeba się zbierać do domu. Tu nic po mnie, ja tu nie mam jeszcze na razie co sprzątać. Zresztą mieszkanie jest dość czyste, trzeba tylko poodkurzać i pomyć podłogi, bo dużo much popadało. Ale tu i tak będzie malowane, więc nie ma najmniejszego sensu tutaj cokolwiek sprzątać. Ale trzeba po prostu się zbierać, wracać do domu. My mieszkamy dwa bloki stąd, obok, niedaleko, więc daleko się przeprowadzać nie będziemy. Nic za bardzo też nie będziemy zmieniać, jeżeli chodzi o jakąś tam lokalizację typu szkoły i tak dalej, ale to już Wam mówiłam. Dobra, ja się zbieram teraz do domu i pewnie coś tam w domu się jeszcze do Was odezwę. Wyszłam właśnie z Azji na spacer. No i nie wiem, czy dobrze widzicie, ale znów u nas teraz zaczął padać śnieg. No naprawdę, anomalie pogodowe, kwiecień, plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata. Coś w tym jest, bo zaczyna mocno sypać. Wiem, że w niektórych regionach Polski jest sporo śniegu, widziałam na Instagramie też, ale u nas się akurat śniegu nie spodziewałam. Dopiero co było 22 stopnie w zeszłym tygodniu, a teraz 2 stopnie. No ta pogoda to jest makabryczna. Ale cóż, obiad zjedzony. Zjedliśmy już sobie bigosik z bułeczką. Teraz niby mam jedzenia na cały tydzień, ale chyba myślę, że na jutro jakieś zupy ugotuję. Bo już chyba mi trochę za ciężko takie ciężkie jedzenie. A zupka by była w sam raz, na przykład kalafiorowa z kalafiorkiem, którym kupiłam. Także zobaczymy. Miałam się przejść z Azji na dłuższy spacer, ale chyba mi się nie chce. Chyba jednak się wrócimy zaraz do domu. Ona o tej godzinie nie jest przyzwyczajona chodzić na długie spacery, bo ja z nią rano i wieczorem chodzę na dłuższe. Ale dzisiaj stwierdziłam, że chyba lepiej pójść teraz. Albo pójdziemy, chociaż idziemy pod szpital, zobaczymy co tam się dzieje. Chodź. Już pójdziemy teraz, to wieczorem na pewno będzie gorsza pogoda. Wtedy na pewno mi się nie będzie chciało wychodzić. No, więc my zmykamy na spacer. I zobaczymy, co będziemy później robić. Oskładałam się dzisiaj zamówień. Och, ciężko się rozpoczyna sezon. Strasznie nie lubię tego okresu, bo jest taki chaos, tym bardziej, że jest wiele podwyżek. I przedstawiciele też kombinują, nie ma się co oszukiwać, bo nie tłumaczą się podwyżką, a później wychodzi na to, że dali mniejszy rabat, jak dali rok wcześniej. Rozumiem, że podwyżka podwyżką. Ale po rabacie powinno być o tą podwyżkę tylko więcej, a nie więcej, bo więcej. Także no, w handlu trzeba pilnować.
Bo tutaj jak się nie sprawdza, to wiecie, kto nie pilnuje, ten nie ma. A zawsze się zgania, a zapomniałem, a to, a tamta. Dobra, ale co ja wam tu będę o rabatach snuła. Idziemy. Idziemy, Azji, na spacer. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Idziemy, przejdziemy się. Może złapię jakąś energię, bo już dzisiaj Magda do mnie dzwoniła i mówi, czy ty, mówi, też jesteś taka zmęczona? Ja mówię, że ja nie mam czasu być zmęczona. Mówię, idę właśnie łóżko szarować. Ona mówi, Boże, po prostu z nóg pada. Ja mówię, i ja chyba w tym momencie właśnie tak mam, że padam z nóg, więc idziemy na spacer. Przespacerujemy się i chyba siądę w domu, wypiję kawę. Ewentualnie strzelę sobie drzemkę. A co tam? Do później. Cześć kochani, przyszłam się z wami pożegnać. Mamy już następny dzień. Wczoraj nie zdążyłam się przyjść pożegnać. Okazało się, że jak wróciłam do domu, wrócił mąż, powiedział, że projektant wysłał nam wstępne projekty. No i niestety było, bardzo to odbiegało od mojej koncepcji. Było to ładne, ale to nie było to, czego ja oczekiwałam. Było to bardziej w innym stylu, więc musiałam poszukać i nanieść pewne poprawki, bo byliśmy umówieni po prostu na telefon, że tego dnia jeszcze oddzwonimy i powiemy, co jest nie tak, co ma być inaczej, co on źle zinterpretował z moich słów i tak dalej. No i tak też się stało i spędziłam cały wieczór do godziny 22:15. Spędziłam przed laptopem, opisując rzeczy, które bym chciała zmienić w tych projektach, szukając nowych inspiracji. Porobiłam katalogi, żeby było prościej, a później godzinę przewisieliśmy na telefonie i omawialiśmy, przesłaliśmy mu pliki i omawialiśmy, więc była e-konferencja. Także tak, i tak mi minął, ależ mnie szarpie, ależ zaraz. Azji! Idziemy na spacer, bo ona jakiegoś szału dzisiaj dostała od samego rana, więc muszę ją dzisiaj zmęczyć. Z wami się żegnam i za chwilę rozpoczynam kolejnego vloga, a ten film wam jeszcze dzisiaj opublikuję, jak tylko dojdę do domu. Także jutro się również widzimy. No i życzę wam oczywiście miłego, fajnego dnia. U nas mroźno, zimno, ale mimo wszystko wcale nie znaczy, że będzie źle. Poświeci słońce, a słońce dodaje energii. Jeszcze pies, który ciągnie. No, także miłego, spokojnego, fajnego, przyjemnego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do jutra, pa!